2 i... Backwards entry! Backwards entry! Udało mi się! Hej moi drodzy, ja jestem Kamikaze Graj, witam was Assetto Corsie. Przepraszam was za taką dłuższą przerwę, ale byłem tu i tam. Ci, co followują mój Instagram, wiedzą, że byłem w Polsce, wiedzą, że byłem w Niemczech, wiedzą, że byłem w Belgii i tak dalej. Po prostu dużo się ostatnio dzieje z pracy i nie z pracy, tak dalej, nieważne. Jestem z powrotem. Nie obiecuję, że będą często odcinki, będą raz na jakiś czas, bo dużo teraz się dzieje w moim życiu, aczkolwiek jesteśmy z powrotem. I dzisiaj, moi drodzy, zacznijmy jechać już. Jedźmy. I więc dzisiaj, moi drodzy, wam jesteśmy na specyficznej mapie. To nie jest przypadek, że na tej mapie jesteśmy, ponieważ będę starał się dzisiaj was czegoś nauczyć. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy uczyć się słowa Sampatsu w języku japońskim. I co Sampatsu oznacza? Sampatsu oznacza to... Sampatsu means three motion. Ale teraz po polsku jak to będzie? Po polsku by było trzywymiarowy wyczyn? Krótko mówiąc, chodzi o to, że są trzy... Że dupą trzeba trzy razy rzucić. Raz i dwa i trzy, bo trzy razy trzeba odbić. Bo tam, jak wiecie, nie jestem najlepszą osobą, jeżeli chodzi właśnie o tłumaczenia i jeżeli chodzi właśnie o wyjaśnianie rzeczy. Aczkolwiek postaram się jak tylko mogę, aby właśnie to jak najlepiej wytłumaczyć. Więc... Okej, najlepiej będzie, jak to po prostu fizycznie pokażę. Więc... Ogólnie Senpatsu narodziło się właśnie z tej strefy, na której jesteśmy w tej chwili. And this is it here. Oi is about halfway between Tokyo and Yokohama down on the Tokyo Bay. And as you can see, big wide streets designed for trucks. Because the roads are so wide here at Oi, the main thing to do here is what's called Sampatsu, which means three motion. So you come down here, cut it left, right, left again, and then in there. The main corner used to be that one over there, but several years ago barriers were installed there to stop people from drifting. And you can see there's plenty of tire marks here. Można by cipękę bardziej pozwolić. Raz, dwa, trzy. Aj, kurczę. Nie, nam jest bardzo, nie udało się za bardzo. Więc Sampatsu oznacza to, że taki trzystronny manewr trzeba zrobić. Czyli odbijamy w lewo, w prawo i... Czekaj, nie, odbijamy... Czyli lecimy w lewo, odbijamy w prawo, odbijamy w lewo, odbijamy w prawo i kończymy w zakręcie. Teraz wchodzimy na czwórce, możemy zostać na czwórce. Uuu, ciepłynko za wolno. Ale okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. I bang. Więc raz. Dwa i... Backwards entry! Backwards entry! Udało mi się pierwszy raz w życiu! Oh my god! Backwards entry, moi drodzy! Oh! Ale jestem w kinie zadowolony w tej chwili. Oh wow! Dla was może być, o, backwards entry, nic specjalnego. Ale dla mnie to było mega przed sekundą. Okej, więc jeszcze raz. I hop! No, no, dawaj, 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 dawaj! Okej, to jest takie normalne już. Takie normalne entry, powiedzmy. I w ogóle shout out do właśnie It's Not Me. Z tego powodu, że właśnie podał mi ustawienia pod kierownicę co do Assetto Corsy. Czyli krótko mówiąc, wszystko na zero. Żadnego feedbacku, nic. Force feedback właśnie chyba mam na 110% niż 100%. I wszystkie gainy, nie gainy, wszystko jest na zero. Czyli praktycznie człowiek i maszyna. Wow, niepotrzebnie ten hamulec ręczny wcisnął. O, okej. Okay. Również będę szykował dla was konkurs na święta, tudzież nowy rok. Zobaczę was, jak się ogarnę ogólnie z życiem. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę należy wam się z tego powodu, że do dzisiaj mnie supportujecie to, co robię i to, że mnie nie ma i często znikam. Niestety jestem, wiesz czym, jestem strzępkiem nerwów ostatnio z tego powodu, że naprawdę lubię YouTube'a, lubię sobie kreować, lubię sobie tworzyć, lubię sobie podliftować i dzielić się tym z wami. Nie jestem najlepszy, nigdy nie uznawałem za najlepszego ani YouTubera, ani driftera, wow! Prawie znowu! O kurde, ale kąty dzisiaj rwiemy.
Aczkolwiek mimo tego, że mam wadę wymowy, że bzdury jakieś tam gadam, wydzieram się jak głupi sam na odcinkach, wy dalej ze mną jesteście, dalej mnie supportujecie, dużo osób odeszło ode mnie, aczkolwiek ci prawdziwi widzowie zostali, tak? Ci, co jednak wierzyli w to, że coś tam, że warto zostać, zostali. I może nie właśnie należy wam się jakieś fajne konkursy i coś do wygrania. I takie dziękuję z mojej strony, ponieważ no... byłem bardzo jakby to ująć... Nie wiem, brakuje mi polskich słów czasami, że nie byłem regularny, o tak to ujmijmy. Że dużo planów było, dużo się z nich właśnie nie wypaliło. Miał być projekt Miata, a to tamto, a to sramto, a to... Okej. Największym czynnikiem właśnie projektu Miata było ubezpieczenie, dlatego jeszcze projektu Miata nie ma. Projektu Miaty nie ma, z tego powodu, że... co chodzi z ubezpieczeniem? Chodzi o to, że... auto kosztuje jakieś... jak właśnie teraz zbieramy na live'ach. Auto ogólnie kosztuje niecałe 5000 zł, 6000 zł. Coś koło tego, więc jakby taki kanałowy cel sobie robimy. No, ostatnim live'em zaoferowaliście... O! Czemu nie zrobimy zbiórki? No wiem, w sumie... Można by było tak zrobić. Więc kupienie Miaty to nie jest problem, więc jeżeli byśmy teraz kupili Miatę, to by było to auto takie typowe właśnie na tor albo gdzieś auto na jakieś parkingi zamknięte. Z tego powodu, żebym go na pewno nie ubezpieczył. Dlaczego bym go nie ubezpieczył? Z tego powodu, że... Z tego powodu, że ubezpieczenie w tej chwili na Miatę wychodzi mi mniej więcej na polskie 20 000 zł. Tyle mi wychodzi, aby się ubezpieczyć. I u nas nie ma takiego czegoś, że a, ubezpieczona babcie, ciocie, to ty jako kierowca musisz być ubezpieczony na auto. Więc nie ma takiego czegoś, że a, mamę dopisze, to będzie taniej. Nie. To w takim razie powiedzmy, mama płaci... teraz za Porsche rodzice płacą chyba 500 funtów, to około 5 razy 5, 25, 2,5 tysiące złotych, co na angielskie, to jest normalna cena w sumie. 500 funtów za Porsche Cayenne Turbo to jest ubezpieczalniowo, to jest dobra cena. Aczkolwiek, więc powiedzmy 500 funtów rodzice płacą, tak, za swoje auto. Jeżeli mnie dopiszą do swojego auta, to będzie moja cena plus ich 500 funtów. Czyli powiedzmy, mnie by skwotowali na, nie wiem, 10 tysięcy funtów, czyli 50 tysięcy złotych. I ja nie żartuję, takiego powinienem kwota dostał. 10 tysięcy funtów, aby się ubezpieczyć na Porsche u rodziców. Więc tam powiedzmy 10 tysięcy mojej ceny za ubezpieczenie plus ich, bo się dopisałem do ich polisy, tak? Więc u nas jest strasznie masakrycznie. Aczkolwiek, bo ja za Z800, co miałem motocykl, płaciłem 2,5 tysiąca funtów, czyli jakieś 11 tysięcy złotych na rok. Zabezpieczenie. Tak, to jest dużo, uwierzcie mi, ale niestety takie rzeczy się dzieją w Anglii, niestety. No, u nas ubezpieczenie jest strasznie, strasznie drogie. A bez ubezpieczenia to jest masakra. Okej, się rozgadałem strasznie i strasznie zdenerwuję w tej chwili drifty nasze. Backwards entry fajnie mi się godzą. No dobra, czwóreczka, piąteczka, redukujemy na czwóreczkę i moi drodzy... Zobaczmy, czy coś się nauczyłem dzisiaj. Raz. Aj! I za szeroko! I na większych obrotach, ponieważ nie ma aż takiego boosta, którego miałem wcześniej na 70%. Zwolnijmy. Wchodzimy tędy, czwóreczka i... Redukcja na trójeczkę i proszę, pięknie weszło. Trzy manewrowy manewr. Mam nadzieję, że jednego dnia uda mi się właśnie kanał w taki sposób poprowadzić, w końcu systematycznie uploadować te sprawy, że kiedyś może sami będziemy takie rzeczy testować i próbować w prawdziwym życiu. Więc tyle, moi drodzy. Oczekujcie jakiegoś konkursu niedługo, takie ode mnie
dziękuję. Natomiast wy jesteście, byliście i dalej będziecie, mam nadzieję. To jest tyle, moi drodzy. Dziękuję serdecznie, że wpadliście. Mam nadzieję, że tego się nauczyliście. Co, gdzie, jak i dlaczego. I lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Hej!